Witam Państwa serdecznie na wykładzie z socjologii prawa, który poświęcić chciałbym bardzo ważnemu pojęciu prawniczemu, mianowicie własności. Jest to słowo, które budzi ogromne emocje i odgrywa centralną rolę w każdym właściwie systemie prawa cywilnego. Organizuje relacje międzyludzkie, w dużej mierze definiuje charakter ustroju społeczno-ekonomicznego danego społeczeństwa. Natomiast w socjologii wbrew pozorom nie odgrywa aż tak dużej roli. Nie ma zbyt wielu opracowań socjologicznych, które dotyczą samej tylko własności. A nawet jeśli jej dotyczą, to raczej jej funkcji w szerzej rozumianym systemie społecznym. Tego, w jaki sposób właśnie własność wypełnia określoną funkcję w jakimś zespole różnych instytucji. Rzadko więc traktowana jest własność jako coś samodzielnego. Przykładem może być przede wszystkim system teoretyczny Marksa. Dla Marksa własność była podstawą struktury społecznej w różnych ustrojach społeczno-ekonomicznych, czy w różnych formacjach społeczno-ekonomicznych, jak Marks mawiał. Ale szczególną rolę odgrywała właśnie w systemie kapitalistycznym, dlatego że definiowała zasadniczą różnicę klasową pomiędzy robotnikami a kapitalistami. Własność, konkretnie własność środków produkcji, definiowała więc tę różnicę, która także odpowiadała za nadbudowę społeczną, a więc kulturę, sztukę, państwo, prawo. To wszystko, co wynikało, co było determinowane przez bazę. Własność jednocześnie sprawiała, według Marksa, że możliwe były także wszelkie relacje ekonomiczne oparte na umowach. Jakże bowiem ludzie mogą się umówić co do na przykład kupna sprzedaży albo co do najmu, jeśli nie jest zdefiniowane, nie jest określone prawnie, kto może kupić, kto może sprzedać, kto może wynająć. Wszystkie te czynności są możliwe tylko wtedy, gdy wiadomo, kto jest właścicielem rzeczy, kto ma prawo nią rozporządzać. Rozporządzanie polega właśnie bowiem na tym, aby z własności korzystać, jakąś część praw zbywając na rzecz innych i być może także czerpiąc z tego korzyści. Prawo własności jest w gruncie rzeczy niezwykle szerokie. Już starożytni Rzymianie, chociaż nie mieli jednego pojęcia własności, to rozumieli, iż jest to prawo absolutne. Za chwilkę powiem o tym nieco więcej, ale ten absolutny charakter własności, oznaczający, że właściciel uprawniony jest do pełnego władztwa nad rzeczą, stał się przedmiotem namysłu teoretycznego, w szczególności w średniowieczu. Na jednym z wcześniejszych wykładów wspominałem Państwu o historii prawa rzymskiego i o tym, że już w czasach średniowiecza było ono przedmiotem uwagi tak zwanych glosatorów oraz tak zwanych komentatorów. Jeden z tych ostatnich, Bartolus de Sassoferrato, sformułował tak zwaną negatywną definicję własności, mówiącą, że własność w gruncie rzeczy oznacza, iż nikomu poza właścicielem nie wolno z rzeczą niczego czynić, ponieważ właściciel jest uprawniony absolutnie do wszystkiego w stosunku do danej rzeczy. A więc nie da się jego władzy nad rzeczą, jego władztwa nad rzeczą zdefiniować, wymieniając wszystko, co właściciel z tą rzeczą może uczynić. Wszystkie prawa, które mu w stosunku do tej rzeczy przysługują. Definicja negatywna powoduje więc, że raczej patrzymy na własność od strony generalnego zakazu czynienia czegokolwiek z rzeczą, która nie jest naszą własnością, czy też rzeczą, która należy do kogoś innego. A właściwie wszystko dzisiaj, na co nie spojrzymy, jest przedmiotem praw własności. Co więcej, można powiedzieć, że przedmiotowy zakres własności ulegał w historii rozszerzaniu. Powiem o tym jeszcze w szczególności na przykładzie własności intelektualnej. Ale nawet jeśli
są takie rzeczy, czy takie obiekty, mówiąc inaczej, które nie mogą być przedmiotem własności, jak na przykład sam człowiek, czy jego ciało, to jednak to prawo człowieka do własnego ciała jest definiowane analogicznie jak prawo własności. Mogę ze swoim ciałem uczynić wszystko, co nie jest zabronione, oczywiście jakimiś szczególnymi przepisami. To dotyczy zresztą wszystkich innych przedmiotów, które mogą być przedmiotami własności. Mogę zrobić z pistoletem wszystko, co nie jest zabronione przez prawo. W tym przypadku, nie mogąc użyć pistoletu do zadania komuś śmierci, nie mogę użyć go w tej zasadniczej funkcji, w jakiej pistolety są niestety używane, ale nadal prawdą pozostaje, że mogę z pistoletem, który do mnie należy, w tym sensie, że jest moją własnością, uczynić wszystko. Mogę go powiesić na ścianie, mogę go także zniszczyć, spalić, albo użyć jako ozdoby, rekwizytu itd. Ta negatywna definicja własności stała się najbardziej popularna w prawie, ponieważ rzeczywiście bardzo trudno wymienić wszystkie uprawnienia, które się na własność składają. Niemniej można próbować i czynili to już starożytni Rzymianie i istnieje pewne wyliczenie także bardzo ogólnych praw czy uprawnień, które na prawo własności się zdaniem większości autorów składają. Jest to mianowicie jus possendi, prawo do posiadania rzeczy, a więc do faktycznego władztwa nad rzeczą. Następnie jus utendi, prawo do używania rzeczy. Oraz jus disponendi, wspomniane już przeze mnie prawo do rozporządzania rzeczą. Do tego dokłada się niekiedy także tak zwane jus fruendi, a więc prawo do czerpania pożytków z rzeczy. Jeśli jestem właścicielem jabłonki, to należą do mnie także jabłka, które na niej wyrosną. Jeśli jestem właścicielem nieruchomości, to jestem także uprawniony do zysków z najmu i tak dalej, i tak dalej. Jus fruendi często jest więc dodawane do owej klasycznej triady uprawnień właścicielskich, którą stanowi prawo do posiadania, używania oraz rozporządzania rzeczą. Jeden z najbardziej znanych prawników amerykańskich współczesnych, Richard Epstein, w swojej książce pod tytułem Takings zwrócił uwagę, że bardzo trudno jest, w sensie teoretycznym, pomyśleć własność w taki sposób, aby nie zawierała ona jednego z owych trzech klasycznych uprawnień, o których pisali już Rzymianie, a więc jus possendi, utendi lub disponendi. Gdybyśmy któreś z tych uprawnień teoretycznie uznali za nienależące do prawa własności, to prawo to nie miałoby sensu, pisze Epstein. Każe nam on sobie wyobrazić tak zwany stan natury, a więc stan, w którym ludzie jeszcze niczego nie posiadają i dopiero zawłaszczają rzeczy, które do nikogo nie należą. Podobne wyobrażenie stanu natury znajdujemy w pismach Johna Locke'a, słynnego filozofa, który jako pierwszy zajął się pytaniem, jak właściwie uzasadnić to, że ludzie mają różne rzeczy i roszczą sobie do nich prawo własności. Czym jest to uzasadnione? Jak to wytłumaczyć? Jak to usprawiedliwić? Co legitymizuje prawo własności? Epstein pisze, że jeśli ktoś zaczyna posiadać daną rzecz, a więc chroni ją, grodzi, uznaje za swoją, to siłą rzeczy uznaje się też za uprawnionego do używania tejże rzeczy. A z kolei, jeśli rozpatrujemy prawo do rozporządzania tą rzeczą, to komu mielibyśmy ją przyznać, jeśli nie temu, kto zawłaszczając rzecz, rości sobie prawo do jej używania i posiadania? Któż miałby to być? I dlaczego miałby to być ktoś inny niż ten, który właśnie rzecz posiada i jej używa? Inna, bardziej kontrowersyjna teza, którą stawia Epstein, mówi, że owa wiązka uprawnień składających się na własność jest nieskończenie podzielna, że można sprzedać jedynie jakąś część swoich uprawnień do rzeczy i wtedy uprawniony w danym zakresie będzie ktoś inny. A więc na przykład w pewnym sensie, jeśli kupujemy nieruchomość, należy do nas cały słup materii, który się rozciąga pod tą nieruchomością i nad tą nieruchomością. Teoretycznie samoloty, które nad naszą nieruchomością przelatują,
naruszają nasze prawo własności. Jesteśmy więc albo uprawnieni do odszkodowania, albo moglibyśmy sprzedać ten fragment naszych uprawnień do naszej nieruchomości, który polega na możliwości latania nad nią samolotami. Miałoby to zresztą sens. Muszę przyznać, że w niektórych miejscach, w niektórych miastach huk samolotów jest tak nieprzyjemny, że ta propozycja Epsteina nie wydaje się wcale taka bezsensowna. Notabene jedną z zalet obecnej pandemii jest to, że samoloty jakoś przestały tak hałasować. Może dobrze by było, gdyby tak zostało. Wracając do własności. Socjologię, jak już wspominałem, interesuje nie tyle definicja własności, o której zacząłem już tutaj mówić, która nastręcza pewnych problemów. Trudno bowiem własność zdefiniować pozytywnie, łatwiej negatywnie. Socjologów interesuje raczej to, jakie własność ma konsekwencje społeczne. A więc, jakie na przykład wywołuje konsekwencje psychiczne, jakie wywołuje konsekwencje w strukturze społecznej. A idąc jeszcze dalej, socjologów najczęściej interesują funkcje własności. A więc jak własność sprzyja reprodukcji pewnych relacji społecznych. I ta funkcja własności, która na przykład pokazuje, jak w gospodarce kapitalistycznej reprodukować mogą się pewne stosunki społeczne, jest szczególnie fascynująca. Na przykład można pokazać, że dzięki własności ci, którzy są majętni, mogą odtwarzać swój majątek, inwestując posiadane już dobra. I umożliwia im to właśnie prawo własności, prawo do rozporządzania w dowolny sposób przedmiotem własności. Dalej, prawo własności umożliwia także zdobywanie innych rodzajów kapitału niż kapitał ekonomiczny, kapitału społecznego czy kapitału kulturowego, właśnie dzięki możliwości konwersji kapitału. Konwersja kapitału w najprostszym ekonomicznym sensie oznacza zbycie jednego i nabycie w zamian czegoś innego. Dlatego zdolni są ci, którzy są właścicielami. Także psychologiczne konsekwencje własności często brane są pod uwagę, może nieco rzadziej w literaturze socjologicznej, częściej w psychologicznej i filozoficznej. Choć dzisiaj psychologowie stosunkowo rzadko piszą o własności. Częściej piszą o niej filozofowie polityczni. Zwłaszcza jest to temat lubiany przez autorów amerykańskich. Na przykład Margaret Jane Radin, która jest kontynuatorką pewnej tradycji rozpoczętej przez Thomasa Hilla Greena, pisze, że własność w dużej mierze sprzyja stabilizacji ludzkiej osobowości i rozwojowi. Dzięki temu, że jestem właścicielem pewnych rzeczy, mogę czuć się bezpiecznie, mogę wchodzić w stabilne relacje z innymi. Uczę się respektu wobec praw innych ludzi i tego, że ten respekt, którym ja darzę innych, znajduje swoje odzwierciedlenie także w respekcie, którym moje prawa są darzone przez innych. Tak więc własność w pewnym sensie tworzy relacje społeczne, jest tą tkanką społeczeństwa. Tą strukturą wzajemnych oczekiwań fundamentalną, która sprawia, że społeczeństwo jest spójne. Oczywiście jest to piękny obraz, ale można by zastrzec, idąc z kolei właśnie tropem wspomnianego przeze mnie wcześniej Marksa i tych autorów, którzy zwracają uwagę na reprodukcję także niesprawiedliwych stosunków społecznych, że ci, którzy własności są systematycznie pozbawieni, tych, których własność jest przedmiotem zaborów najróżniejszego rodzaju, na przykład zaborów ze strony państwa, mogą nie odczuwać owego respektu, który tworzy się w relacjach względnej równości społecznej. Stąd też uczestnictwo w rynku, które jest możliwe dzięki temu, że własność istnieje, i możliwość czerpania profitów z uczestnictwa w rynku, w pewnym sensie legitymizująca własność, dotyczy no, tylko tych grup społecznych, według większości socjologów, które nie są skrajnie dyskryminowane w sensie ekonomicznym. Innymi słowy, im mniejsza równość społeczna w danym społeczeństwie, tym większe ryzyko, że własność nie będzie cieszyła się wystarczającą
legitymizacją, że będzie podważana, że być może dochodzić będzie do zamieszek czy buntów społecznych. Równość, względnie równa dystrybucja własności jest więc czymś, do czego należy dążyć z socjologicznego punktu widzenia w każdym społeczeństwie, aby własność cieszyła się legitymizacją. To jest nauka, którą do dzisiaj czerpać możemy z pism Marksa, no także wielu innych autorów. Nieco inny pogląd na tę sprawę miał Jeremy Bentham, słynny utylitarysta angielski, który zasłynął swoją książką The Theory of Legislation. Wysunął tam wiele bardzo nowatorskich i oryginalnych tez, między innymi był propagatorem praw zwierząt jako jeden z pierwszych, ale także bardzo szczególną teorię własności. Uważał mianowicie, że każda próba regulacji własności, a więc jej ograniczania, zmiany systemu dystrybucji własności, zasad tej dystrybucji, spowoduje duże społeczne rozczarowania i niepewność. To, co jest podstawową wartością, którą daje własność, twierdzi Bentham, jest pewność. Więc jakakolwiek zmiana danego systemu dystrybucji dóbr, danego systemu własności, spowoduje, że pewność będzie ustępować miejsca niepewności, strachowi, podejrzliwości. Bentham uważa, że każdy system własności, nawet jeżeli nie jest zbyt sprawiedliwy, powinien zostać w miarę możliwości zachowany, ustabilizowany, aby sprzyjał wzrostowi zaufania międzyludzkiego. Jest to zupełnie inna perspektywa niż ta, którą przeważnie rozwija współczesna socjologia, ale też jest godna uwagi, jest interesująca. Być może autorem, który jest jej stosunkowo najbliżej wśród teoretyków współczesnych, był Niklas Luhmann, który uważał, że właśnie własność należy rozpatrywać ze względu na strukturę wzajemnych oczekiwań, jaka się tworzy w społeczeństwie. Mówiąc o autorach, którzy zwracali uwagę na to, jakie są konsekwencje własności, także w sensie psychologicznym, nie sposób nie wspomnieć Leona Petrażyckiego, słynnego polskiego socjologa prawa, jednego z ojców założycieli socjologii prawa, który uważał, że sprawiedliwy system własności sprzyja kształtowaniu pozytywnych motywacji, zarówno we właścicielach, jak i w tych, którzy ze sprawą określonych rozporządzeń właścicielskich z własności też korzystają, jako najemcy, dzierżawcy, kupujący albo spadkobiercy. Jeżeli system własności jest sprawiedliwy, to sprzyjać będzie, jak twierdzi Petrażycki, gospodarności, zapobiegliwości, oszczędności, zdrowej konkurencji. Własność kształtuje więc pozytywne motywacje, które sprzyjają rozwojowi społecznemu. Prawo jest w tym sensie, oczywiście tutaj włączając prawo własności, takim środkiem wychowania społeczeństwa. Powiedziałem już, że własność rozpatrywać można z perspektywy jej definicji, określenia, z perspektywy jej konsekwencji, z perspektywy jej funkcji. Ale zacząłem także mówić o tym, że należy zadać pytanie o legitymizację własności. I tutaj pojawia się bardzo istotna kontrowersja, która właściwie w całej historii nowożytnej bardzo wyraźnie się zaznacza pomiędzy dwiema grupami filozofów, myślicieli, także socjologów. Jest to debata pomiędzy zwolennikami tak zwanego paradygmatu indywidualistycznego oraz zwolennikami paradygmatu egalitarystycznego. Indywidualiści wywodzą swe koncepcje przeważnie od Johna Locke'a, wspomnianego już przeze mnie filozofa, który uważał, że aby stwierdzić, czy struktura współczesnych tytułów własności jest sprawiedliwa, należy je wywieść od pierwotnych tytułów własności. A więc na przykład wszystko, czego ja jestem dzisiaj właścicielem, zostało przeze mnie nabyte w jakiś tam sprawiedliwy czy niesprawiedliwy sposób od kogoś innego. Ten ktoś inny także nabył od kogoś. A czy na drodze spadkobrania, czy na drodze kupna-sprzedaży, czy na drodze darowizny. Ale ostatecznie dojdziemy do jakiegoś momentu, to jest oczywiście teoria,
gdy ktoś musiał zawłaszczyć jako pierwszy, tak twierdzi Locke, w hipotetycznym stanie natury. Nawet jeśli nie uznajemy, że taki stan natury miał miejsce, to możemy uznać, że logicznie rzecz biorąc musiał mieć miejsce, że musiało nastąpić prawowite zawłaszczenie przez pierwszego właściciela. Rzeczy, które następnie albo były przekazywane na drodze umów czy testamentów, czy innego rodzaju dziedziczenia innym osobom, albo które były wytworami, owocami tych nabytych dóbr. To pierwsze zawłaszczenie, tak zwane zawłaszczenie pierwotne, dokonywało się w ten sposób, zdaniem Locke'a, że dana osoba dokonywała zaboru danej rzeczy, łącząc ją ze swoją pracą i zostawiając innym na tyle dużo rzeczy, aby im wystarczyło. A więc wyobrażamy sobie jakiegoś człowieka pierwotnego, który na przykład wchodzi do lasu, wycina drzewa, ogradza swój teren, tam sobie sadzi jakieś rośliny. Jest to oczywiście utopijny obraz, ale czytając Locke'a taki właśnie obraz się w głowie rysuje. I tenże dziki człowiek pierwotny zostawia innym na tyle dużo miejsca, żeby mogli sobie zrobić tak samo. I następnie pozostawia ten swój teren swoim dzieciom, te dzieci swoim dzieciom i tak dalej. I tak my dzisiaj posiadamy nasze ogródki i pola, i lasy, i łąki. Chociaż lasów jest coraz mniej. A więc musimy sobie wyobrazić zawłaszczenie pierwotne, które ma charakter prawowity, sensowny, słuszny, aby uzasadnić dzisiejszą strukturę własności. Tak twierdzi Locke. Jeśli po drodze następowały kradzieże, jakieś niesłuszne rewolucje społeczne, to wszystko oczywiście wypacza ten obraz. Można żądać przywrócenia stanu sprzed owych niesprawiedliwych wydarzeń. A więc jeśli na przykład nastąpiła rewolucja komunistyczna i wszystko nam odebrano, tak zresztą w Polsce w dużej mierze było, a w innych krajach komunistycznych w dużo większym stopniu, to mamy prawo żądać przywrócenia sprawiedliwych stosunków sprzed tej rewolucji. Zgodnie z doktryną Locke'a moglibyśmy tak rozumować. Ale generalnie rzecz biorąc, istnienie nierównej struktury własności nie jest niczym złym, ponieważ ta struktura własności wywodzi się z zawłaszczenia pierwotnego. To zawłaszczenie pierwotne, które było sprawiedliwe, uzasadnia to, że ludzie są dzisiaj właścicielami równych rzeczy i że jedni są właścicielami większej liczby, bardziej wartościowych rzeczy, a inni mniejszej, że istnieją nierówności w tej strukturze własności. Ale istnieje zupełnie inne jeszcze podejście do tego problemu, do problemu legitymizacji, które nazwać można paradygmatem egalitarystycznym. Marx był w dużej mierze dziedzicem owej egalitarystycznej szkoły, ale bardzo ważnym przedstawicielem właśnie tego podejścia był także niemiecki filozof Georg Wilhelm Friedrich Hegel, który może dzisiaj nie jest już tak popularny, ale nadal jest przez niektórych bardzo lubiany. I zdaniem filozofa prawa Jeremiego Waldrona był właśnie najważniejszym pomysłodawcą owego paradygmatu egalitarystycznego, choć nie jedynym jego przedstawicielem w żadnym razie. Paradygmat egalitarystyczny mówi, że prawo do własności posiada w zasadzie każdy w takim zakresie, w jakim ta własność jest mu niezbędna do życia, do wykonywania podstawowych ról społecznych i do układania sobie relacji z innymi. A więc jeżeli żyję we współczesnym społeczeństwie, w którym do godnego życia potrzebne jest mi mieszkanie, jakiś podstawowy dochód, to mam do tego prawo. To jest paradygmat egalitarystyczny. Każdemu należy się prawo do jakiegoś zakresu własności. I to prawo cieszy się większą legitymizacją, twierdzi Waldron za Heglem, niż to prawo, które się wywodzi z jakiegoś tam pierwotnego zawłaszczenia, o którym nawet nie wiadomo, czy rzeczywiście nastąpiło. Można mieć co do tego duże wątpliwości, czy
rzeczywiście to pierwotne zawłaszczenie w każdym przypadku było sprawiedliwe, czy nie dokonywały się po drodze jakieś bardzo niesprawiedliwe, czasem krwawe może wydarzenia, które no, rzucają się cieniem na ów łańcuch transferów własności, które następowały. A zatem, jak widać, mamy pewną sprzeczność, pewną konkurencję między dwoma paradygmatami. Paradygmatem indywidualistycznym oraz paradygmatem egalitarystycznym. Ale to wszystko to filozofia. Jest to pewien sposób myślenia o własności, który zarówno jeden, jak i drugi paradygmat, który komuś z Państwa może być bliższy lub mniej wydawać się sensowny. Na pewno jedni z Państwa będą bardziej indywidualistami, inni egalitarystami. Wydaje mi się, że w obu tych podejściach jest pewne ziarno słuszności, nie powiem prawdy, ale słuszności, bo prawdy raczej nie ma w nich. W paradygmacie indywidualistycznym ta słuszność polega na tym, że paradygmat ten broni struktury własnościowej takiej, jaka ona jest, starając się pokazać, że nie należy jej wywracać do góry nogami. Że wywrócenie jej do góry nogami mogłoby być bardziej szkodliwe niż jej pozostawienie. Natomiast paradygmat egalitarystyczny zwraca uwagę na to, że ludzie generalnie rzecz biorąc powinni się dzielić w sposób własnością, powinni się dzielić w taki sposób, aby nie pozostawiać innych w biedzie, czy też na tak zwanym lodzie, aby stosunki społeczne były, nawet jeśli nie są sprawiedliwe, to aby uwzględniały sytuację tych, którzy są najgorzej sytuowani. Tego typu filozofia przyświecała także słynnemu filozofowi liberalnemu Johnowi Rawlsowi, który sugerował tak zwaną zasłonę niewiedzy. Postawmy się na miejscu tych, którzy są najgorzej sytuowani, tym, którym najmniej przypadnie. Wyobraźmy sobie, że nic nie wiemy na temat naszej potencjalnej sytuacji ekonomicznej i wtedy wymyślmy dla siebie zasady dystrybucji dóbr. Na pewno wybierzemy takie, które są zgodne z egalitarystycznym paradygmatem własności. Tak mniej więcej mówi Rawls. Nie wchodzę tutaj w szczegóły jego słynnych zasad sprawiedliwości, ale myślę, że ci z Państwa, których wrażliwości bliższy jest paradygmat egalitarystyczny, z pewnością zaprzyjaźnią się z pracami Johna Rawlsa. Ale tak naprawdę to wszystko, co mówię do tej pory, jest pewną dygresją od tego, co ma być zasadniczym tematem tego mojego dzisiejszego wystąpienia. Co przede wszystkim chciałbym Państwu przekazać, czy przybliżyć, czy polecić do czytania. Mianowicie pewne interesujące socjologiczne koncepcje własności. Istnieją dwie zasadnicze koncepcje genezy własności, które stanowią wyzwanie zarówno dla paradygmatu indywidualistycznego, jak i egalitarystycznego i pozwalają nam nieco inaczej spojrzeć na własność, na jej naturę, na jej charakter. Chodzi mianowicie o teorię Maxa Webera oraz Emila Durkheima i o nich chciałbym chwilę pomówić. Max Weber zajął się własnością w swoich wczesnych pracach, które napisał jeszcze zanim stał się znanym socjologiem, czy w ogóle znanym uczonym w Niemczech. Trzeba pamiętać, że do rangi jednego z dwóch, trzech najwybitniejszych klasyków socjologii Weber awansował dosyć późno. W gruncie rzeczy dopiero po tym, kiedy stał się znany w Stanach Zjednoczonych ze sprawą Talcotta Parsonsa, który przetłumaczył go na język angielski. Później tłumaczeń było jeszcze więcej, ale we wczesnych latach swojej kariery Weber ani sam nie określał się jako socjolog, ani nie był tak określany, ani nawet być może nie podejrzewał jeszcze, że stanie się jednym z twórców nowej dyscypliny. Był natomiast badaczem historii prawa i w swoich badaniach przejawiał już pewne cechy socjologa. Interesował się głębszymi przyczynami powstawania określonych instytucji prawnych, ich przemian
czy też upadku określonych ustrojów społeczno-politycznych. W szczególności interesowało go na przykład interesował go upadek cesarstwa rzymskiego, ale także interesowały go początki własności. I nie wywodził tych początków z jakiegoś domniemanego stanu natury, nie miał podejścia filozoficznego do własności, lecz właśnie podejście historyka, który zainteresowany jest złożonymi powiązaniami różnych procesów społecznych, który zainteresowany jest głębszymi przyczynami, dla których określone instytucje się pojawiają i zanikają. Szczególnie ważną książką, w której przedstawił swoją koncepcję genezy własności, była praca potem Agrar Verhältnis im Altertum. I w tej to właśnie książce wywodził własność jako prawo absolutne z absolutnego prawa rzymskiego pater familias, a więc ojca rodziny, do władztwa nad żoną, dziećmi, niewolnikami, a także całym domowym dobytkiem, w szczególności bydłem, które stanowiło o randze ojca rodziny. To absolutne władztwo zostało mianowicie jako prawo przeniesione także na majątek, na rzeczy ruchome i nieruchome, choć najtrudniej było z rzeczami nieruchomymi, z nieruchomościami, a więc gruntami w szczególności, dlatego że w starożytnym Rzymie początkowo własność miała charakter właśnie rodzinny, czy wręcz rodowy. Była częścią większych gruntów, które należały do całych rodów, a więc do tak zwanych tribus. Ten grunt, który był dziedziczony w ten sposób, a więc ager patritus, decydował także o randze danej osoby. Prawa polityczne obywatela Rzymu zależały bowiem od jego stanu posiadania, a także od jego statusu wojskowego. I te dwa czynniki właśnie zadecydowały o tym, jak rozwijała się instytucja indywidualnych praw własności do gruntu. Zdaniem Webera kluczowe znaczenie w tym przeniesieniu absolutnego władztwa z praw rodzinnych do prawa rzeczowego miał w szczególności tak zwane prawo 12 tablic, które wprowadziło zasadę gotówkowego kupna ziemi, a także zasady ewidencji gruntów. Trzeba wszak pamiętać, że cesarstwo, że Republika Rzymska była państwem niezwykle ekspansywnym. Miała więc do dyspozycji dużo gruntów, które dysponowała pomiędzy swoich obywateli. Ten podział gruntów miał bardzo duże znaczenie, zwłaszcza dla tak zwanego plebsu rzymskiego. Aby zachować swój status polityczny, ojcowie rzymskich rodzin zwykle pozostawiali swój majątek jedynie jednemu synowi, aby ze względu na wielkość tego majątku mógł on zachować owe prawa polityczne, aby prawa polityczne do danego rodu, nadal, do danej rodziny nadal należały. Natomiast pozostali synowie pozostawali bez majątku i te nadzieje na zdobycie tego majątku mieli dzięki ekspansjonistycznej polityce Republiki Rzymskiej. Republika Rzymska była więc państwem tak skorym do wojen, do podbojów właśnie za sprawą presji wywieranej przez plebs, tak pisał Weber. I rzeczywiście zasady podziału gruntów, a także szybkość ich nabywania decydowały o rozwoju rzymskiego prawa, które starało się dostosować do zmieniających się warunków politycznych i ekonomicznych. Rezultatem tego było stworzenie absolutnego prawa własności, które z jednej strony odpowiadało na potrzebę pewności praw nabytych, a z drugiej strony na potrzebę pewności obrotu. Te dwie zasady, czy te dwie potrzeby łączyły się, twierdzi Weber, w prawie własności. Innym ciekawym aspektem historii własności, który Weber rozwija w swoich późniejszych pracach, w szczególności w socjologii prawa, która stanowi fragment jego większego dzieła Gospodarka i społeczeństwo, była historia prawa natury, które właśnie uzasadniało własność i prawo do własności. I tutaj Weber w pewnym sensie nie tyle tłumaczy genezę własności, co właśnie genezę takich poglądów, za którymi opowiadał się m.in. John Locke.
indywidualistycznego paradygmatu własności. Zdaniem Webera ten paradygmat sam jest owocem pewnej doktryny prawnej, prawa natury, które rozwijało się w odpowiedzi na zmieniający się ustrój gospodarczy. A więc doktryna jakby miała ex post uzasadnić powstającą indywidualistyczną strukturę praw i gospodarkę, która dzięki niej się rozwijała. Prawo natury początkowo miało bowiem postać silnie religijną, związaną z prawem kanonicznym. Następnie miało znaczenie prawa, które ma odpowiadać fundamentalnym potrzebom człowieka, a w końcu nabrało znaczenia racjonalności i użyteczności. I to w tym znaczeniu właśnie prawo natury zaczęło być podstawą, uzasadnieniem, legitymizacją własności. Weber w swojej koncepcji własności wyjaśnia więc zarówno rzeczywistą genezę tego prawa w starożytnym Rzymie, w którym jego powstanie, chociaż nie pojawiło się tam pojęcie właściwie własności, było wypadkową procesów społeczno-politycznych, ekonomicznych oraz pracy rzymskich prawników, którzy tworzyli instytucje mające odpowiadać na potrzeby społeczne. Z drugiej strony Weber pokazuje, jak powstały określone paradygmaty własności, które niejako ex post miały własność legitymizować właśnie w swojej koncepcji prawa natury. Inaczej podszedł do zagadnienia genezy własności Emil Durkheim. To, co go łączyło z Weberem, to, że patrzył na własność właśnie z perspektywy socjologicznej, a więc odrzucał paradygmat indywidualistyczny jako pewne usprawiedliwienie, jako pewien owoc rzeczywistych relacji gospodarczych, które pojawiły się wcześniej. Durkheim zadał sobie jednak pytanie o genezę własności w najwcześniejszych społeczeństwach z punktu widzenia natury tej specyficznej postawy, jaką ludzie wytwarzają w stosunku do przedmiotu własności zarówno swojego, jak i przedmiotu własności innych osób. Durkheim podchodzi więc do zagadnienia z nieco większą, powiedziałbym, wrażliwością psychologiczną niż Weber. Nie interesuje się tak bardzo doktryną prawa, ale raczej praktykami społecznymi i ich rzeczywistym znaczeniem, które dla samych zainteresowanych może pozostawać ukryte. Jest to zresztą, odzwierciedla to charakter socjologii durkheimowskiej. Durkheim zwraca uwagę, że stosunek do własności przypomina nieco, zwłaszcza w starożytnych społeczeństwach, nie tylko w starożytnym Rzymie, ale także w starożytnej Grecji, stosunek do przedmiotów świętych, do sakrum. A więc jest to z jednej strony stosunek podziwu, stosunek szacunku, ale z drugiej strony stosunek dystansu, stosunek pewnego lęku. Tutaj własności boimy się dotknąć, boimy się w jakikolwiek sposób ją naruszyć, aby nie urazić właściciela i w pewnym sensie nie skalać świętości, jaką jest indywidualna własność. Stąd też własność nabiera w praktyce pewnych cech charakterystycznych dla przedmiotów świętych. Jest nie tylko tak traktowana przez ludzi, ale również na przykład, to dostrzega Durkheim w różnych instytucjach rzymskich, przenosi się z przedmiotu na przedmiot. Jeśli na przykład w prawie rzymskim jakaś część ziemi płynie rzeką i dołączy się do innej części gruntu, to co się przyłączyło, należy do tego, kto jest właścicielem tej większej części. A więc osuwisko, oderwisko czy powstanie wyspy rzecznej, to wszystko są zjawiska, które tłumaczą powstanie własności w sposób naturalny, przeniesienie niejako własności większej części na część mniejszą. I te instytucje interpretuje Durkheim jako świadczące o jako zaraźliwości własności. Ale fundamentalnym argumentem na rzecz takiej zaraźliwości, która charakterystyczna jest także dla przedmiotów świętych, jest dla Durkheima zasada superficies solo celit. A więc, że własność wszystkiego
własność gruntu przenosi się na wszystko, co na tym gruncie, co z tym gruntem jest trwale związane. A więc jeśli ktoś zbuduje dom na swoim gruncie, będzie on do niego należał. Jeśli jednak zbuduje dom na cudzym gruncie, to będzie on należał do właściciela tego gruntu. Ta stara zasada, którą warto zresztą znać z względów czysto praktycznych, pokazuje według Durkheima, że własność jest zaraźliwa. Ten, kto posiada grunt, posiada także dom na nim zbudowany. Ale idzie francuski socjolog jeszcze dalej. Pokazuje na przykładzie wyspy Tahiti, tej słynnej wyspy, którą tak pięknie malował na swoich obrazach Paul Gauguin, że tamtejsi królowie, którzy są uważani za postacie święte, nie mogą stąpać po ziemi, ponieważ gdyby po niej stąpali, to należałaby ona do nich. A tymczasem wszyscy Tahitańczycy chcą sami być właścicielami gruntów, w związku z czym wszędzie noszą króla w lektyce, aby nie zaraził niejako swoją świętością ziemi, po której stąpa, ale zarazem, aby nie stał się właścicielem tej ziemi. Tutaj więc widzimy bezpośredni związek pomiędzy świętością a własnością. W istocie Durkheim uważa, że własność i świętość to wcale nie są pojęcia związane ze sobą tylko metaforycznie, ale że geneza tych instytucji, czy instytucji własności i świętości jako pewnej formy życia społecznego, powiedzmy tak w pewnym przybliżeniu, geneza ich jest podobna. A więc świętość jest wynikiem pewnych procesów grupowych i również własność jest wynikiem pewnych procesów grupowych. Własność jest niejako uświęceniem przez grupę czyjegoś władztwa nad określoną rzeczą. Ale ceną, którą właściciel, władca tej rzeczy musi zapłacić za swoje władztwo, za swoją wolność sprawowania władztwa, jest to, aby spełniał społeczne zobowiązania, aby był lojalnym, solidarnym członkiem społeczności, do której należy. Własność, władztwo własności wykonuje niejako w imieniu społeczeństwa nad rzeczą. Innymi słowy jeszcze mówiąc, własność zobowiązuje. Własność jest społecznym zobowiązaniem, a nie tylko prawem nieograniczonego władztwa, które sprawia, że właściciel może być całkowicie samowolny. Nie taka jest geneza własności. Dowodem ostatecznym dla Durkheima na świętość własności są praktyki rytualne starożytnych Rzymian, które opisywał Numa Fustel de Coulanges, który był historykiem francuskim, na którego pracach Durkheim opierał wiele swoich tez. De Coulanges opisywał, jak właściciele rzymscy wykonują procesje wokół swoich nieruchomości i odprawiają rytuały wokół kamieni granicznych, termini, kładąc tam kwiaty i zioła, jak pędzą bydło ofiarne wokół tych swoich nieruchomości, znacząc ich krwią te kamienie. Te rytuały, stare, prymitywne, dla Durkheima są jednoznacznym dowodem na to, że własność oznacza właśnie pewną sferę wolności indywidualnej uświęconą poprzez religijny rytuał. Granice nieruchomości są święte, nienaruszalne, ale ta ich świętość niejako nie przenosi się na wewnętrzną część nieruchomości, która otoczona świętą granicą jest obszarem absolutnej wolności działania dla właściciela. Przykładami takich, przykłady takiego związku własności ze świętością można znaleźć w wielu współczesnych obyczajach. Durkheim zauważa na przykład, że zwyczaj przenoszenia panny młodej nad progiem jest właśnie pozostałością owego dawnego mitu świętej granicy, której nie można przekroczyć, czy której nie można dotknąć. Mit o Jowiszu i tak dalej. Wiele przykładów starożytnych świadczy według Durkheima o tym, że własność była rodzajem zobowiązania społecznego,
wywodzącego się wprost z sakrum, czy mającego charakter sakralny. Jak jednak uzasadnić własność w społeczeństwach nowoczesnych, czy społeczeństwach w ogóle nowożytnych? To jest kolejne pytanie, które Durkheim stawia, na które nie znajduje właściwie zadowalającej odpowiedzi. Pisze jedynie, że w społeczeństwach nowoczesnych, rządzących się tak zwaną solidarnością organiczną, a więc w których te różnice między ludźmi decydują o charakterze norm moralnych i o spójności tego społeczeństwa, nie wykształciła się jeszcze nowa moralność, która uzasadniałaby na przykład nierówności dochodów czy niesprawiedliwą dystrybucję praw własności. Durkheim pozostawia więc to pytanie o możliwość uzasadnienia własności w warunkach kapitalizmu bez takiej ostatecznej odpowiedzi. Tej odpowiedzi chciał udzielić w swojej ostatniej książce pod tytułem Moralność, ale książki tej już nie napisał. Na koniec dzisiejszego spotkania chciałbym powiedzieć kilka słów na temat własności intelektualnej. Wydaje mi się to potrzebne, ponieważ pojęcie własności niekoniecznie oznacza także własność intelektualną. Pozornie może się tak wydawać. Słowo własność występuje wszak w wyrażeniu własność intelektualna i może sugerować, że mamy tu do czynienia z tym samym prawem. Jednak istnieją także bardzo istotne różnice. Co w ogóle rozumiemy przez własność intelektualną? Otóż jest to zbiorcze pojęcie, które oznacza m.in. prawa autorskie, prawa takie jak patenty, czy też znaki towarowe. Wszystkie te zjawiska, wszystkie te instytucje oznaczają oczywiście pewien rodzaj praw, uprawnień, ale różnią się one od praw własności w klasycznym rozumieniu, praw własności rzeczy materialnych. O rzeczach niematerialnych jako przedmiocie praw w pewnym sensie mówili już Rzymianie, mówili o res incorporales, ale nie mówili jeszcze o własności intelektualnej. Nawet w XVII wieku, kiedy pojawiały się patenty, także nie mówiono o własności intelektualnej, czy też inaczej nie stosowano reżimu własności rzeczy materialnych do rzeczy niematerialnych. Patenty regulowała m.in. angielska ustawa monopolowa z 1623 roku, ale właśnie traktowała patenty jako pewien rodzaj monopolu, który miał charakter ściśle ograniczony, był pewnym przywilejem królewskim, a nie był prawem własności, z zasady nieograniczonym. Własność intelektualna długo więc, nawet jeszcze w czasach nowożytnych, nie rządziła się reżimem własnościowym. To pojęcie własności nie odnosiło się do praw do rzeczy niematerialnych. Tak się stało w zasadzie dopiero w kodeksie napoleońskim, kiedy uznano, że właśnie w gospodarce rynkowej, w związku z szybkim obrotem ekonomicznym, że obrotem prawnym, konieczne jest zastosowanie jednolitego reżimu własności także do rzeczy niematerialnych. I dzisiaj uchodzi właściwie za coś oczywistego, że prawa autorskie, czy patenty, czy znaki towarowe to rodzaj własności. Na czym polegają zasadnicze różnice o charakterze, powiedziałbym, logicznym, a także socjologicznym między własnością a własnością intelektualną? Przede wszystkim na tym, że rzeczy niematerialne w dużej mierze są niezawłaszczalne. Zauważył to słynny ekonomista amerykański Kenneth Arrow. Jeżeli ktoś stworzy produkt oparty na określonym pomyśle, to oczywiście może chronić ten produkt patentem, ale nie może spowodować, że sam pomysł nie zostanie ujawniony. Gdy tylko produkt wyjdzie na rynek, na przykład jakiś nowy rodzaj telefonu, możemy go otworzyć, chociaż wiem, że nowe telefony są tak zbudowane, że nie da się ich otworzyć, ale możemy to zrobić jakimś młotkiem czy śrubokrętem, zajrzeć do środka i dowiedzieć się, jak on jest zrobiony, jaki pomysł legł u podstaw tego projektu. Więc o ile rzeczy materialne da się zawłaszczyć, można je gdzieś schować, można je ukryć, można nie dopuścić do tego, żeby ktoś nam je zabrał, tak nie da się zawłaszczyć rzeczy niematerialnych. Jeżeli chcemy z nich czerpać korzyści,
no to ktoś musi ich używać. I w tym sensie właśnie, i dlatego właśnie patenty są prawami terminowymi. Można więc zapytać, czy ta niezawłaszczalność nie powoduje, że nie da się, czy nie opłaca się inwestować w innowacje. Po co bowiem inwestować, tak właśnie rozumował Arrow, w badania naukowe, eksperymenty nad nowymi produktami, jeśli te nasze inwestycje spowodują, że nowe pomysły natychmiast staną się powszechną wiedzą. Aby innowacje się opłacały, konieczne jest albo istnienie czynników nieekonomicznych, jak ambicje przedsiębiorców, jakieś systemy wartości, które nimi kierują bardziej niż kalkulacja ekonomiczna. Tak myślał właśnie Józef Schumpeter, ale także przed nim w pewnej mierze Alfred Marshall. Albo też dyfuzja informacji musi być ograniczona, przede wszystkim przez zasięg geograficzny. Być może kiedyś innowacje były bardziej opłacalne. Zwróćmy uwagę, że od wynalezienia technologii produkcji jedwabiu do jego wprowadzenia w Anglii na większą skalę, od wprowadzenia tej produkcji na większą skalę minęło około 100 lat. A więc dawniej innowacje być może były bardziej opłacalne niż dzisiaj w zglobalizowanym świecie. Być może, można by było zadać takie pytanie, globalizacja wcale nie służy innowacjom. Nie jest to bezzasadna hipoteza. Ale przejdźmy do innej trudności, która wiąże się z własnością intelektualną. To już jest taka trudność bardziej socjologiczna. Otóż własność, w opinii większości ekonomistów przynajmniej, służy konkurencji. Mówię o własności rzeczy materialnych. Ponieważ motywuje ludzi do tego, aby produkować dobra, zbywać dobra, starać się o własny majątek tak, aby go utrzymać w jak najlepszym stanie. Natomiast własność rzeczy niematerialnych zwykle prowadzi do powstania trwałych monopoli, ogranicza konkurencję i ogranicza innowacyjność. Pierwszym przykładem jest słynna maszyna parowa Jamesa Watta, która została wynaleziona w 1768 roku, ale właściwie do 1800 roku w ogóle nie została użyta w celu produkcji, a więc można powiedzieć opóźniło to nadejście epoki przemysłowej w dużej mierze, ponieważ została opatentowana, a wprowadzenie do niej jakichś usprawnień bardzo istotnych też nie było możliwe, ponieważ opatentowany był pomysł Jamesa Picarda, który by to umożliwiał. Równocześnie zresztą w tym okresie nad maszyną parową pracowało kilku innych wynalazców, którzy mogliby ją wprowadzić na rynek i do obrotu, ale nie było to możliwe ze względu na właśnie patent, który uzyskał James Watt za sprawą zresztą swojego przyjaciela. I sam Watt nie mógł uczynić właściwie żadnego praktycznego użytku ze swojego wynalazku, co pokazuje paradoksy, do jakich prowadzi własność intelektualna. Zresztą to nie był ostatni przykład. Słynna jest historia radia. Guglielmo Marconi uzyskał patent, ale przecież Urząd Patentowy Amerykański jego roszczenie odrzucił cofnął w 1943 roku na rzecz Nikola Tesli, który właściwie stworzył radio wcześniej. Inna sprawa, że nad radiem mniej więcej w tym samym czasie pracowało wielu innych uczonych, a to dlatego, że zwykle jest tak, że wiedza technologiczna, wiedza naukowa na danym etapie rozwoju sprawia, że wiele osób mniej więcej w tym samym czasie wpada na podobny pomysł, czy pracuje nad podobnymi zagadnieniami, problemami. Odkrycia równoczesne nie są więc czymś przypadkowym w historii ludzkości, są raczej regułą. Pojawienie się patentów, praw własności intelektualnej, które wyłączają innych wynalazców w gruncie rzeczy z obiegu, z możliwości konkurowania, jest przeciwskuteczne. Kolejna kwestia to prawo własności intelektualnej tym się różni od własności, że własność wyklucza niewłaścicieli z możliwości używania rzeczy. Natomiast własność intelektualna nie wyklucza. Można słuchać piosenek, które do nas nie należą, można czytać książki, które do nas nie należą. Więc
nie można wykluczyć poprzez własność intelektualną z używania, jedynie czerpie się za sprawą tej własności zyski z posiadanego przez siebie prawa. Prawem własności intelektualnej rządzi więc inna naczelna zasada. Jest to zupełnie inny rodzaj uprawnienia. I trzeba tu dodać, że właśnie przez ten fakt, że prawo do używania rzeczy będącej przedmiotem własności intelektualnej nie jest, jest zupełnie inaczej skonceptualizowane, powstaje konflikt pomiędzy producentami a konsumentami. Konflikt właśnie o możliwość bezpłatnego dostępu do tych dóbr, których się używa. Ten konflikt przybiera różne ideologiczne postaci, ale przybiera na sile. Z jednej strony mamy więc mit romantycznego pisarza, genialnego wynalazcy, który służy uzasadnieniu własności intelektualnej i praw jednostki do czerpania korzyści z udostępnienia określonego wynalazku, czy dzieła, czy idei innym ludziom, a z drugiej strony mamy wielką kampanię na rzecz wolnej kultury, na rzecz wolnych mediów, na rzecz powszechnego dostępu do badań naukowych, do artykułów naukowych. Mamy słynny manifest Lessiga pod tytułem Free Culture, który jest właściwie wykładem na temat tego, jak wiele dałoby ludzkości uwolnienie dóbr kultury. W świecie naukowym bardzo dużo mówi się o tym, że komercjalizacja badań i twórczości naukowej, ograniczenie dostępu do artykułów naukowych jest naruszeniem słynnej zasady, którą sformułował niegdyś Robert Merton, słynny socjolog amerykański, zasady tak zwanego komunizmu, którego nie należy mylić z komunizmem gospodarczym, komunizmu, a więc wspólnej własności zarówno samego procesu badawczego w nauce, jak i wyników pracy naukowej. Wszyscy naukowcy, zdaniem Mertona, powinni mieć dostęp do wyników badań innych uczonych. Nie tylko po to, aby mogli z tych badań korzystać, ale także, aby mogli poddawać je na przykład krytyce, aby nauka rzeczywiście była otwartą debatą wszystkich ze wszystkimi, aby nie polegała na ukrywaniu własnych badań, własnych rezultatów, własnych przemyśleń. Nauka cechuje się przede wszystkim otwartością i także bezinteresownością. To inna ważna zasada. Jak więc próbowałem Państwu pokazać, własność intelektualna to coś trochę innego niż własność. Chociaż słowo sugerowałoby, że mamy do czynienia z czymś bardzo podobnym. Podobieństwa owszem są, ale są też istotne różnice, o których warto pamiętać. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.